Rozstawianie rowerów na stacjach rozpoczęło się tuż przed południem. Na razie mamy 13 rowerów przy Magdzie i jeden gdzieś tu na Bałutach. Rower z Bałut będzie musiał powrócić w okolice Pietryny, bo choć system oficjalnie startuje, to jutro na ulicach będzie 5 razy mniej rowerów niż pierwotnie zakładano. Wypożyczając rower na przykład tu, przed Magdą, warto upewnić się więc, czy nasza stacja docelowa jest aktywna. Stacje są wszystkie oczywiście zbudowane, wszystkie są sprawdzone pod kątem weryfikacji, czy działały poprawnie. Natomiast wspólną decyzją było uruchomienie pierwszych 30, taka żeby nie rozwadniać systemu. A jednocześnie zmieścić się w obiecanym terminie lipcowym. Rzutem na taśmę się udało dokładnie 74 dni po określonym umową terminie. Ja nie wiem, ja mogę gdybać, ale uważam, że to jest sprawa do zbadania, czy ktoś podpisując taką umowę nie zadeklarował czegoś, z czym wiedział, że się nie wyrobi. Pytanie o tyle zasadne, że umowę na łódzki rower publiczny podpisano w rozkwicie pandemii, w momencie, gdy w Polsce trwał twardy lockdown. A to właśnie koronawirus to według operatora powód opóźnień. Startowaliście w przetargu, a dopiero potem zaczęliście się do niego przygotowywać? Nie, byliśmy przygotowani, do przetargu byliśmy przygotowani. Dlatego umowę podpisano. Był 19 stycznia. Data ta ma tu znaczenie. Krótki przegląd artykułów z drugiej połowy roku 2020 pokazuje bowiem dość jasno, że dla rowero-maniaków był to ciężki czas. Dla operatora łódzkiego systemu ciężki czas też nadszedł, ale dopiero po podpisaniu wartej 26 milionów złotych umowy. W miesiącu styczniu, pod koniec, tuż po podpisaniu umowy, zaczęło się bardzo źle dziać na rynku. Jeżeli kar nie będzie, to będzie to przyznanie przez urzędników Zarządu Dróg i Transportu, że są współwinni. Kary będą, odpowiadają urzędnicy, ale dokładna kwota ma być znana już po odbiorze całości systemu, czyli wszystkich 150 stacji. To już jest tutaj kwestia wykonawcy i jego działań, jego dostaw. Po naszej stronie jesteśmy przygotowani do wszelkich odbiorów. Z informacji, które przekazał operator systemu, wynika, że za tydzień na ulicach Łodzi ma być już 500 jednośladów. Dalej harmonogram wygląda nieco mniej ambitnie. Przede wszystkim zakładamy, że w okolicach 100 rowerów chcielibyśmy dokładać tygodniowo. To by oznaczało, że pod koniec sierpnia byłoby ich około 800, co nieco mija się z terminem pełnej funkcjonalności systemu. Wszystko powinno ruszyć najpóźniej do początku września. Przypomnijmy, całość systemu to 150 stacji i 1500 rowerów.